Do udziału w rozpoczynającej się edycji coraz popularniejszych zawodów zgłosiło się 11 zespołów z Chrzanowa i jego okolic oraz Chełmka, Trzebini i Jaworzna. Z powodu nieparzystej liczby drużyn uczestniczących co tydzień pauzuje jedna z nich. W pierwszej kolejce odpoczywał broniący tytułu mistrz ligi zespół Megalo. Brak mistrza na parkiecie nie spowodował jednak, że emocji zabrakło. W pierwszym spotkaniu kolejki UKS II LO mierzył się z Solidexem. Spotkanie szybko zdominowali zawodnicy UKS-u. Po kilku minutach wyszli na prowadzenie i do przerwy na tablicy widniał wynik 4-1. Po zmianie stron dominacja podopiecznych Mirosława Kikli była ogromna. Jego zespół wiele akcji kończył golem i dystans do przeciwników rósł. Ostatecznie UKS II LO wygrał 12-2. Największą skutecznością w spotkaniu popisał się Paweł Baran, zdobywca 4 bramek. Drugi mecz w kolejce również skończył się pogromem. Debiutujący w rozgrywkach MKS Chrzanów został wypunktowany przez drużynę z Wygiełzowa aż 10-0. Pierwsza połowa spotkania nie zapowiadała takiej dominacji. Po 20 minutach gry Wygiełzów prowadził tylko 2-0 i dopiero po przerwie zwycięzcą udało się zbudować tak dużą przewagę. Podczas spotkania 4 bramki zapisał na swoje konto Łukasz Grabowski. W kolejnym spotkaniu KS Orły Chrzanów uległy Północy 2-5. Mecz do przerwy był wyrównany i choć Północ prowadziła 2-1, to obie drużyny stwarzały liczne okazje podbramkowe. Po zmianie stron Północ zagrała skutecznie i zgarnęła komplet punktów za zwycięstwo. Spotkanie Holiday Chrzanów i Antalii było bardzo jednostronne. Od pierwszego gwizdka Antalia dominowała, zdobywając kolejne bramki i świetnie broniąc dostępu do własnej. Mecz zakończył się ich zdecydowaną wygraną 6-0. W ostatnim meczu kolejki doszło do pojedynku dwóch debiutujących drużyn – Energetyka Jaworzno i Chwilówek. Spotkanie było bardzo zacięte i wyrównane, jednak po 20 minutach to Energetyk prowadził 1-0. Tuż po zmianie stron zawodnicy Chwilówek wyrównali stan rywalizacji. Obie drużyny do ostatniej chwili walczyły o zwycięstwo. Szale na swoją korzyść pod koniec meczu przechyliły Chwilówki i to ten zespół w swoim debiucie zgarnął 3 punkty. Po pierwszej kolejce dzięki wysokiej skuteczności liderem ligi jest drużyna Wygiełzowa. Za nią plasuje się UKS II LO, a tabelę zamyka MKS Chrzanów.